Kiedy wchodzi się w grę i pochyla się nad stołem, a po przeciwnej stronie siedzi partner, to zaczyna się dziać coś najdziwniejszego na świecie. Ponieważ przestaje być świat obcy, wszystko jest własne. Nawet jeżeli nie podoba mi się to, co robi partner, to muszę to zaakceptować, żeby wykonać następny ruch. Mogę tego trochę nie lubić, ale muszę zaakceptować. Świat przestaje być podzielony, a zaczyna być jednością. A osobiście zaczyna się mieć takie wrażenie, ja przynajmniej takie miałem, że wiruję na karuzeli i jednocześnie wirując, mając te wszystkie atrakcje związane z karuzelą, próbuję zrozumieć, jak to działa. Tak to trochę nazwałem. Wydawało mi się być to bardzo takim poetyckim i dramatyzującym sytuację określeniem. W tej chwili wydaje mi się być to ścisłą definicją. I właściwie doświadczamy tego wszyscy. Jesteśmy częścią rzeczywistości i próbujemy ją zrozumieć. Wykonujemy jakieś gesty w stosunku do innych ludzi, jakieś gesty zawodowe, prywatne. I nie wiemy, do czego one doprowadzą, próbując jednocześnie zrozumieć mechanizm współdziałania tego wszystkiego. Wydaje mi się, że gra jest takim rodzajem perfekcyjnego laboratorium, które dotyka samej istoty życia. Dotknąć istoty życia to zrozumieć, co się dzieje pomiędzy nami, pomiędzy tobą i mną. To się da już zrobić. Robię to od 20 lat i przebiega to coraz lepiej, coraz sprawniej, obrazy są coraz lepsze. Spojrzeć na pierwszy obraz gry i na ostatnie, to widać, jak to przeszło absolutnie dynamiczną przemianę. Ale nadal jest tak, że kiedy pytam partnera po grze, co o tym myśli, właściwie niewiele może o tym powiedzieć. Trochę by to znaczyło, że coś niedobrze jest naszą kulturą. Że mamy kłopot z definiowaniem naszych doświadczeń. Że nasze definicje, nasze opinie dotyczą jakichś bardziej ogólnych wniosków niż takich prostych, emocjonalnych doświadczeń. To wydaje mi się być bardzo ważne, że kończy się jakaś przestrzeń dla kultury wizji. Zaczyna się chyba przestrzeń dla kultury inspiracji. Ja wykonuję gest i inspiruję ciebie.